Grupę śpiewaczą z Białk tworzy 12 pań po 70. Wspólnie uznały, że teraz jest ich czas na spełnianie marzeń. A łączy ich jedno pragnienie. Chcą zaśpiewać na deskach mediolańskiej La Scali, jednej z najsłynniejszych oper na świecie. Planowaną wyprawę nazwały przygodą życia po 70. Każdy z nas może pomóc paniom z Białk zrealizować to marzenie. W jaki sposób? Przeczytacie w najnowszym tygodniku siedleckim. Okoliczności tej tragedii są wyjątkowo dramatyczne. 22-letni mężczyzna trafił do szpitala po tym, jak wzniecił pożar niemal całego rodzinnego dobytku i przyznał się do próby samobójczej. Zanim został skierowany do szpitala psychiatrycznego, uciekł z oddziału ratunkowego, by tym razem skutecznie targnąć się na swoje życie. Więcej o tej tragedii w artykule "Mówią, że się załamał". W najnowszym wydaniu tygodnika znajdziecie obszerny raport, w którym wskazujemy miejsca w regionie, gdzie można uzyskać bezpłatną poradę prawną. Takie punkty to dla niektórych jedyna możliwość kontaktu z prawnikiem. Nie każdy jednak może z nich skorzystać. Więcej w artykule "Gdzie uzyskać bezpłatne porady prawne".